Witamy w kolejnym tutorialu dotyczącego narzędzia LEGO Spike Prime. Z tego tutoriala dowiesz się, w jaki sposób rozpocząć pracę z aplikacją LEGO Spike Prime. W głównym oknie aplikacji kliknijmy teraz na przycisk Utwórz nowy projekt. Po kliknięciu na przycisk pojawi nam się nowe okno, w którym możemy określić nazwę naszego projektu. Oraz wybrać, w jakim środowisku programistycznym będziemy chcieli pracować. LEGO Spike Prime daje nam możliwość pracy w trzech różnych środowiskach programistycznych. Bloki ikon są bardzo zbliżone do wcześniejszego zestawu LEGO WIDU i skierowane są do najmłodszych użytkowników. Bloki słów są troszkę bardziej rozbudowanym środowiskiem programistycznym z interfejsem bardzo zbliżonym do popularnego środowiska Scratch. LEGO Spike Prime daje nam także możliwość pracy w czystym środowisku Pythona. Na początku poznamy, w jaki sposób działają bloki ikon. Po utworzeniu nowego projektu pojawi nam się okno interfejsu, na którym możemy rozpocząć tworzenie naszego pierwszego algorytmu. Pierwszym elementem programu zawsze jest bloczek startu. Możemy do niego dołączyć, dopasować inne bloczki, które znajdują się w dolnej części interfejsu i pogrupowane są w 5 podstawowych kategorii. Bloczki żółte określają początek programu, wydarzenia, czyli tak zwane eventy, które będą uruchamiały poszczególne elementy algorytmu. Bloczki niebieskie służą do kontroli silników. Bloczki ciemnofioletowe pozwalają nam kontrolować wyświetlacz LED-owy na hubie. Bloczki jasnofioletowe umożliwiają nam nagrywanie i odtwarzanie dźwięków. Ostatnie, bloczki pomarańczowe, dają nam możliwość kontroli algorytmu, sposobu, w jaki program będzie się zachowywać. Spróbujmy teraz stworzyć nasz pierwszy program. Z dostępnych bloczków żółtych wybieram teraz bloczek z małą czerwoną kostką i z symbolem określającym czujnik koloru. Wybieram teraz kolor, który zainicjuje uruchomienie algorytmu. Następnie z bloczków ciemnofioletowych wybieram bloczek, dzięki któremu będę mógł kontrolować, w jaki sposób zachowa się wyświetlacz LED-owy na hubie. Używając lewego przycisku myszy będę mógł określić, jaki kształt wyświetli się na wyświetlaczu. Następnie wybiorę bloczek jasnofioletowy, dzięki któremu odtworzony zostanie dźwięk. Wybiorę dźwięk z dostępnej listy 8 gotowych i nagranych wcześniej dźwięków. Wybierając cyfrę 5 spowoduje, że odtworzony zostanie dźwięk krowy. Następnie wybiorę bloczek z symbolem klepsydry, dzięki któremu spowoduje, że algorytm będzie wstrzymany przez 1 sekundę. Zastępując w parametrze 1 trójką spowoduje, że algorytm zostanie wstrzymany przez dokładnie 3 sekundy. Kolejnym bloczkiem, który dodam do algorytmu, będzie niebieski bloczek silnika. Zostanie on uruchomiony dokładnie po 3 sekundach od odtworzenia dźwięku krowy. Klikając na przycisk strzałki w dół, będę mógł wybrać, z jaką siłą, z jaką mocą, z jaką prędkością poruszać się będzie silnik. Dodam do algorytmu kolejny bloczek z klepsydrą, zostawiając parametr na 1 sekundę. I następnie dodam bloczek zatrzymania silnika, co spowoduje, że po 1 sekundzie silnik zatrzyma się. Na samym końcu dodam jeszcze bloczek pętli. Bloczek pętli sprawia, że wszystkie bloczki, które będą znajdowały się w środku, będą odtwarzane przez określoną liczbę razy. Jeśli więc teraz wstawię kolejny dźwięk i wybiorę szczekanie psa, to szczekanie psa przed zakończeniem programu odtworzone będzie dokładnie 4 razy. Przygotowany algorytm uruchomiony zostanie w momencie, gdy przed czujnikiem koloru pojawi się bloczek koloru niebieskiego.